Drodzy, nie wiem jak wy, ale sądzę, że to jest taką powszechną radością tych, którzy swoje życie powierzyli Bogu, kiedy możemy wsłuchiwać się w Boże Święte Słowo. I lubię doświadczać coś takiego, kiedy słucham Bożego Słowa, jak ono dotyka mojego serca. I czasami jest to mocniej, czasami mniej, to nie ma znaczenia. Ale słowo ma tą niesamowitą moc oczyszczania nas od wewnątrz, naszego ducha, odświeżania i posilania naszego ducha. I wierzę, że doświadczacie tego, kiedy słuchacie Bożego Słowa, kiedy głoszone jest słowo, kiedy Pan jest uwielbiany, wywyższany także w pieśniach. Nasz duch może się podnosić. Dzisiaj chcę jakby kontynuować to, co. Rozpocząłem i to, co też brat Wojciech przed wieczerzą powiedział, kiedy cytował apostoła Piotra, Celem wiary naszej jest zbawienie naszej duszy. Ja chcę czytać z listu do Filipian z trzeciego rozdziału, wiersz 13 i czternasty, który będzie ściśle właśnie wiązał się z tym, z tym, Momentem, z tą chwilą, kiedy On powróci, aby dać Tobie i mnie, jakby sfinalizować zbawienie, dać życie wieczne. Ono już jest w życiu tych, którzy uwierzyli w Jezusa, ale przyjdzie taki moment, kiedy to całkowicie będzie wyraźne, jasne i będziemy tego doświadczać i nasze ciała, nie tylko nasz duch czy nasza dusza. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno jednoczynię, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Drodzy Paweł, apostoł, bo to on napisał ten, te słowa i ten list. Paweł Apostoł miał wyraźnie przed swoimi oczyma cel. Słuchajcie, czas działa z jednej strony na niekorzyść. Wszystkie rzeczy z czasem starzeją się, niszczeją, tracą swoją atrakcyjność, swoją żywotność. I też jest tak, że w naszym chrześcijańskim życiu czas... Z jednej strony, jeżeli my go właściwie wykorzystamy, to będziemy się podnosić, ale doświadczenie i życie pokazuje, że z czasem nasza gorliwość, nasz zapał, nasza pierwsza miłość stygną. Prawda? Że potrzebujemy takby takich impulsów takiego bodźca, który na nowo pozwoli nam się gdzieś tam otrząsnąć, aby na nowo były rozpalone serca nasze dla Pana. Przecież Jezus powiedział przypowieść o dziesięciu pannach i powiedział o tym, rozległ się krzyk, oto idzie oblubieniec i panny, że tak powiem, otrząsnęły się z tego swojego, może niektóre letargu, były w stanie takim zamrożenia, ale oto słyszą głos oto oblubieniec i przygotowują lampy i jedne przygotowały tylko lampy, a inne miały jeszcze zapas oliwy. Ale co jest dalej tam, ale pan zwlekał i zasnęły. Prawda? One, one wszystkie zasnęły oczekując i potrzebowały takiego impulsu na to, żeby znowu się ocnoźć i kiedy się kiedy już słyszą wyraźnie, o to pan idzie i niektóre lampy zaczęły gasnąć. To znaczy, że ja i ty w naszym chrześcijańskim, w naszym duchowym życiu potrzebujemy pilnować tego, żeby moje serce, twoje serce, nasze życie płonęło tym żywym ogniem dla Pana. I wierzę, że Pan też tego chce. Skoro mówi do zboru w Efezie, ja znam to i tamto, i Twój trud, i twoją dojrzałość i ty masz świetne rozeznanie duchowe, ale ciągle Pan jest nieusatysfakcjonowany. Mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś albo oddaliłeś się od swojej pierwszej miłości. Coś gasło w tym zborze. Czas nie zawsze działa na Twoją i na moją korzyść, jeżeli go nie. Nie czuwamy w Nim, nie dbamy o to, żeby zachować ten właści ten, 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 to, tą właściwą temperaturę naszych serc. Paweł mówi już wcześniej, wiersz wcześniej, ja jeszcze nie osiągnąłem. Ja jeszcze nie uważam, że jestem doskonały. Ja ciągle zmierzam. Ja ciągle mam cel przed sobą. Ja ciągle do, pragnę w końcu dotrzeć do tego miejsca, do którego powołał mnie Pan. Ja jeszcze tam nie jestem. Zmierzam do celu w górze. Nie, bracia, nie myślę, że pochwyciłem. Ja jestem pochwycony przez Pana, ale ja ciągle jeszcze nie jestem u celu. Kiedy piszę te słowa. Jest już 30 lat od momentu Jego nawrócenia. Wystarczający czas, aby stanąć z boku i powiedzieć: Tyle zrobiłem dla Bożego Królestwa. Tyle doświadczyłem ze względu na wiarę w Jezusa. Mogę sobie teraz odpuścić. To jest taki dobry czas. To już jest 60. Bo tyle mógł mieć lat. Kiedy pisze te słowa, żeby po prostu trochę zwolnić, ale zwróćcie uwagę na Jego słowa. On ma 30 lat, 14 lat, połowa prawie z tego był jakby Bożą ręką gdzieś chowany w ukryciu w tarsie. Bóg go przygotowywał od momentu nawrócenia. 14 lat Bóg go przygotowywał od momentu nawrócenia. 14 lat nie wiemy za bardzo. Coś wiemy. To w Arabii był 3 lata, to później musiał uciekać z Jerozolimy. Bracia go w końcu zabrali i mówią: sieć tutaj w, tej, w tym swoim tarsie, bo tylko problemy z tobą są. Powiecie, aż się palił, żeby mówić o Chrystusie, w którego uwierzył. Przecież On. Prześladował tych, którzy wierzyli w Jezusa, ale teraz on się palił, aby mówić: Jezus jest prawdziwym Mesjaszem i Zbawicielem. Mówią, Pawle. A Biblia mówi, że bez Pawła też wtedy kościół się rozwijał. Rósł w siłę, w liczbę, a później 15 lat, kolejnych 15 lat. Wystarczyło, żeby odbył wielkie trzy podróże misyjne i rozpalił przez Ewangelię całą Azję, całą prowincję Azję, Galację, Europę, Macedonię, Korynt. Powstawały jak, wiecie, nie wiem, jak, jak ogniska, zbór za zborem, zbór za zborem. I on pisze ten list i pisze te słowa. Ja nie myślę, że osiągnąłem. Ja ciągle jestem w biegu, ja ciągle patrzę tam w górę, na ten cel, którym jest zbawienie mojej duszy. Ja nie mogę zwolnić, ja nie mogę odpuścić, ja nie mogę teraz powiedzieć sobie: Już wystarczy Pawle, niech teraz inni się trudzą. Mówi: Ja zmierzam, ja walczę, ja się zmagam. Paweł jest gotowy na odejście, kiedy pisze te słowa. Paweł jest w bliskiej relacji z Panem, kiedy pisze te słowa. On nie stracił gdzieś, on nie stracił tej relacji społeczności ze swoim Zbawicielem, chociaż jest w więzieniu. On mówi: Śmierć jest dla mnie. Pamiętacie czy? Zyskiem. Ja nie boję się umrzeć, ja mogę dzisiaj umrzeć, ja wiem, że kiedy umrę, zobaczę mojego zbawiciela, któremu służę już od 30 lat, do którego należę i przed którym położyłem całe moje życie. Całe moje życie, nie część. To jest zdumiewające, kiedy Pan go powoływał i mówił do Ananiasza, tego, który pamiętacie. W Damaszku przyszedł, położył ręce na Pawła i mówił mu, Pawle przejrzyj i daj się ochrzcić na odpuszczenie swoich grzechów. A później modlił się, aby przyjął moc ducha świętego. Pan mu powiedział Ananiaszowi, zanim go posłał do, do Saula Starsu: Mówi, ja mu pokażę, ile on musi wycierpieć dla mojego imienia. Idź do niego, nie bój się. On prześladował Kościół, przyjechał, specjalnie jechał do Damaszku, żeby wywlekać, wsadzać do więzień, zmuszać do bluźnierstw tych, którzy wierzą w Jezusa. Ale on już nie jest tym samym Saulem. Jest moim dzieckiem, moim sługą. Kochani, Ewangelia Jezusa Chrystusa ma ciągle tą samą moc zmieniać życie największego grzesznika w świętego. Ewangelia Jezusa Chrystusa mowa o krzyżu, ma moc dać nowe życie. Jeśli tylko, człowiek z wiarą zwróci się do Jezusa. Idź albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed Pogan, Królów i Synów Izraela. Wiecie, nigdy jakoś tak sobie nie kojarzyłem, Paweł, on stał przed królami, przed prokuratorami rzymskimi wcześniej w Cezarei, kiedy był uwięziony. Stał przed królem Agrypą i wyraźnie dawał świadectwo, że wierzy w Jezusa, który jest Mesjaszem obiecanym dla Izraela. Nie boi się, ale stanąć przed takim cesarzem rzymskim jak Neron, on się odwołuje do niego. On się odwołuje do sądu cesarskiego. Aby ratować swoje życie. I on to właśnie tam jest. I, I to jest zdumiewające. Ja myślę, że Neron mógł słyszeć Ewangelię. Co z nią zrobił, to my wiemy. Podeptał ją, zlekceważył ją i doprowadził do takich zbrodni nieludzkich działań, że mordował w bestialski sposób tych, którzy wierzyli w Jezusa. Osiem lat później, kiedy Paweł pisze te słowa, I Paweł jest tym, który jednym z tych, którzy właśnie w tym pogromie jest ścięty dla imienia Jezus. On mówi: Bracia, ja biegnę. Drodzy, ilekroć rozmyślam o tym i o Bożym Słowie, muszę powiedzieć jedną rzecz. Że jak ważne jest, kiedy reagujemy posłuszeństwem na słowo Pana. Jak bardzo ważnym jest, kiedy Bóg przemawia, kiedy Bóg posyła słowo, i Ty wyraźnie odczuwasz w swoim sercu, dotyka Cię to słowo, do, sprawia, że czujesz się niekomfortowo, że czujesz, tak, jestem winny i do tej pory moje życie, czy mam we własnych rękach i nie oddałem go w ręce Jezusa. Kiedy Bóg mówi raz, kiedy Bóg mówi drugi raz, to jest niebezpieczną rzeczą odpychać, lekceważyć, odsuwać Boże Słowo. To zrobił Neron. On słyszał Ewangelię, mógł uratować swoje życie, ale tego nie zrobił, bo Bóg nikogo na siłę nie może zbawić wbrew jego woli. Apostoł Paweł, kiedy pisze te słowa, 30 lat, 15 lat intensywnej służby, ale on ciągle płonie tym ogniem. Ten człowiek, mając 60 lat, a wtedy mając 60 lat, to już rzeczywiście dziadek. Starzec, tak patrzycie na mnie, no to starzec, to, to w tamtym wieku to już. A on prześcignął niejednego młodego, jego serce płonęło dla Pana. On nie tylko płonie, on zapala innych i on zapala zbory, do których pisze, i wzywa tych, do których pisze. Pamiętajcie, zmierzamy do celu, jeszcze nie dobiegliśmy. Paweł dbał, aby być gotowym w każdej chwili na spotkanie z Panem. Usilnie się starał, aby ten jego bieg, to życie wiary, było godne Boga i Ewangelii. On mówi: Ja biegnę, walczę w prawidłowy sposób, fair. Jeśli walczę na pięści, czy biegnę, to są zasady fair play. Ja w tym wszystkim żyję tak, aby podobać się Panu. Dlatego mówi: Życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Paweł poszedł za Chrystusem od momentu, kiedy Pan tak mocno i wyraźnie przemówił do jego życia na 100%. Nie było coś, że Paweł dla siebie zostawił, na 100%. Ja kiedy, kiedy Paweł pisze list do Rzymian, pamiętacie, 12 rozdział pierwszy i drugi wierszy. Ktoś pamięta, co tam jest napisane w dwunastym rozdziale wierszu pierwszym i drugim? Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje na ofiarę jaką? Jaka to ma być ofiara? Żywa, miła i święta? To znaczy, że apostoł Paweł właśnie taką ofiarą był na Bożym ołtarzu. On całego siebie, zło składał dzień po dniu na ofiarę. A kiedy pisze do Koryntel, mówi tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Kochani, człowiek wierzący. Ja ty musimy badać czy ja ciągle jestem na ołtarzu Pana i czy płonę? Czy ten ogień mojej ofiary już gaśnie, moje, moja ekscytacja, mój, moje duchowe życie gaśnie, czy ja ciągle płonę tym ogniem dla Pana, spalam się dla Niego? Moi drodzy, apostoł Paweł doświadczał tak jak każdy z nas, dwóch rzeczy. Z jednej strony doświadczamy mocy Boga w naszym życiu. Amen? Doświadczamy łaski Bożej w naszym życiu. Kochani, jak bardzo ważne jest, jakiego rodzaju ludźmi wierzącymi jesteśmy. Bo albo będziemy ciągle ludźmi narzekającymi, biadolącymi, niezadowolonymi, niewdzięcznymi, a nie sądzę, że taka ofiara Bogu się podoba. To ma być miła ofiara. Moje i Twoje życie ma być miłą Bogu ofiarą, czystą, świętą. A więc i to nie zależy od Twojego męża, żony, dzieci, kogoś z Boże. To zależy ode mnie, czy będę człowiekiem praktykującym chwałę, wdzięczność, uwielbienie. Dla Boga, czy też nie? Czy będę dostrzegał te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg mi dał? Apostoł Paweł doświadczał niesamowite błogosławieństwa. Być w zachwyceniu do trzeciego nieba, nie wiem jak to jest. On wie. Słyszeć słowa, które nie godzi się powtarzać ludziom tu na ziemi. Nie wiem jak to jest. On wiedział. Doświadczał niesamowitych objawień, słyszał Pana, widział Pana. Kiedy był w drodze do Damaszku, kiedy w Jerozolimie poszedł do świątyni, się modlić, Pan mu się ukazał. Wręcz prawie namacalnie dotykał Bożej obecności i Boga. O, Pawle, skoro Ty tego doświadczyłeś, to już nic trudnego nie możecie spotkać. Ale ten sam apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian w jedenastym i dwunastym rozdziale, pisze niesamowite, tą, ten, tą drugą stronę chrześcijańskiego życia, tego bycia na ołtarzu złożonym dla Pana. Z jednej strony cuda i moc Boża, z drugiej strony niesamowite przeciwności i prześladowania. Wiecie, ja tak sobie myślę, gdybyś ściągnął szatę, ple... odsłonił plecy Pawła, mógłbyś zobaczyć jedną wielką ranę. Nie dlatego, że coś ukradł. Nie dlatego, że był przestępcą. Dlatego, że miłował Pana i ze względu na Jego imię, on mówi: pięć razy dostałem czterdzieści batów, uderzeń bez jednej. Trzy razy byłem biczowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem gdzieś w morzu. Kiedy byłem w drodze, napadali zbójcy, byłem w niebezpieczeństwie od zbójców. W niebezpieczeństwie, nawet w kościele, byłem w niebezpieczeństwie od fałszywych braci. Zmierzam. Do celu, do nagrody, ale w tym moim zmierzaniu i na tej mojej drodze doświadczam łaski Boga nieustannej mocy. Ale to nie oznacza, że nie doświadczam cierpienia, odrzucenia, przekleństwa ze strony ludzi. Ale to nie jest w stanie oderwać mojego wzroku i sprowodować, że zbocze z kursu bo wiem, komu uwierzyłem i komu służę. Życie chrześcijan chrześcijanina ma te dwa wymiary. Jest cudowną rzeczą. Jeden z mężów bożych powiedział tak, jeśli nawet nie odczuwasz nic z Bożej obecności... To jeszcze nie, nic nie oznacza, ale bądź tym, który iść do przodu, bo to jest ciągle dowód łaski Bożej nad Twoim życiem. Kochani, gdybyście byli zostawieni, opuszczeni, zdradzeni przez najbliższych, ludzi, którym ufaliście, z którymi razem się modliliście, z którymi razem ewangelizowaliście, nagle ci ludzie. Po prostu odsuwają się od was jako trendowatego, bo nie chcą narazić swojego życia, bo wiedzą, że gdyby stanęli obok was, tak samo mogliby ponieść konsekwencje, jakie grożą wam, ze względu na imię Jezusa. Paweł tego doświadczał. Demas mnie opuścił. Wszyscy z Azji mnie zostawili i w mojej obronie, kiedy pisze 8 lat później, mówi, byłem zupełnie sam. Ale nie sam. Pamiętacie te słowa tam z drugiego listy do Timoteusza, Ale Pan stał przy mnie. Haleluja. Kochani, wiedz, że Pan jest z tobą we dnie i w nocy. I stoi przy tobie we dnie i w nocy. Amen. Pan stoi przy tobie, stoi przy mnie, stoi przy swoich dzieciach. Wiecie, kiedy Pan patrzy na twoje i na moje życie i widzi, gdzieś ten płomień gaśnie. Miłości do Niego, poświęcenia dla Niego, oddania dla Niego. Wiecie co? Myślę o moim panu, że On się zbliża. I tak jak robimy, jak gaśnie ognisko, czy jak drewienka, które gaśnie, On bierze i tchnie, aby na nowo rozpalić ten ogień, aby zapaliło się to drewienko. Pamiętacie, co Jezus powiedział o sobie co prorok Izajasz prorokował o Mesjaszu? Że On jest tym, który trzciny nadłamanej nie dołamie, a nut lejącego się nie dogasi. On sprawi, że ten len na nowo, ten ogień buchnie i będzie go palił. Ten Boży, święty ogień Bożej łaski, Bożego zbawienia, Hallelujah. Wiecie, przypomnę jeszcze raz, wiem, że kilka razy to mówiłem, ale chcę to użyć. Pamiętacie tych misjonarzy, o których wspominałem ze Szwecji, którzy do Afryki, dwa młode małżeństwa, i tam w Afryce próbowali głosić Ewangelię, nie znając języka. Jeden mały chłopiec tylko przychodził do nich, przynosił im czasami coś do jedzenia. I tam wydarzyła się tragedia: żona jednego podczas porodu zmarła, to dziecko zabrali ci drudzy. A ten jeden, któremu żona zmarła, który oddał to dziecko, rozgoryczył się na Boga. Wrócił do Szwecji. Rozpił się. Minęło ileś lat, jego córka dorosła, bo to była córka, która się urodziła. Nie odpowiadał na jej listy, ale ona go szukała. Wiecie, wydaje się przypadki. Przypadkowo miała kurs do Szwecji i mówi: Poszukam ojca. I przypadkowo miała przesiadkę w Londynie. Przypadkowo miała czas przerwy i weszła do kościoła. Przypadkowo słyszy czarnego kaznodzieja, który stoi. I w tej przerwie, kiedy ona czeka na lot do, z Londynu do Sztokholmu, słyszy: były takie małżeństwa. Nikt nie chciał ich słuchać. Ale ja tam przychodziłem i dawałem im żywność. I oni mi głosili Chrystusa. Nawet nie wiedzieli, czy ja rozumiem, ale ja oddałem wtedy moje serce Jezusowi. Poznałem Jezusa jako mojego zbawiciela. A później poszedłem na szkołę biblijną do Ameryki. A kiedy wróciłem, cała moja wioska się nawróciła, i kolejne wioski, i pozakładał kilka zborów, i założył kilka szkół biblijnych, a ona siedzi tam z tyłu i mówi, to jest historia moich, moich rodziców. Wiecie, co robił Bóg? Pan wziął tego swojego misjonarza, który zawiódł. I zaczął dmuchać. I ona go tam znalazła. I kiedy weszła do jego pokoju, tam było pełno butelek po alkoholu. A on mówi, daj spokój, daj spokój z Bogiem. A Bóg zaczął dmuchać. I ona mówi tą historię, co Bóg uczynił, bo on mówi, to była porażka. Myśmy źle zrozumieli, Bóg mnie zawiódł. A on nagle słyszy, jak potężnie Bóg ich użył. Bóg dmuchał. To, co tam, nie wiem, czy tam w ogóle jakieś iskierki jeszcze były, ale Pan dmuchał w to życie, aby ożywić to, co umarło, albo było bliskie śmierci. Pan dmuchał swoją miłością. I ten, kiedy usłyszał całą historię, którą mu córka opowiedziała, zaczął płakać. Jego serce zaczęło topnieć i na nowo zaczęło się budzić dla Boga, dla Jezusa. Zmierzam do celu, do celu, do nagrody w górze, która jest dana. Tak pisze Paweł. I nie pozwolę, żeby jakiekolwiek przeciwności życia, dnia codziennego, to, co mnie osłabia, to, co powoduje, że kradnie mi relacje z Bogiem. Oto Pan przyjdzie i na nowo rozpali moje serce, i pozwolę mu na to. Jego serce zmiękło. I zapłakał nad swoim grzechem, nad swoim odstępstwem. Nad swoją zatwardziałością prosił Boga o przebaczenie i łaskę, i Pan mu przebaczył, i pojednał się z Bogiem. A za trzy miesiące odszedł do wieczności, ale jako ten, który wrócił na właściwą ścieżkę, na właściwy cel. Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Kochani, to pisze Ten, który zmierza do celu, ten, który doświadcza cudownych rzeczy, a z drugiej strony niespotykanych przeciwności jak nikt z nas. Mówi byłem ukamionowany, właściwie Bóg skrzesił mnie z umarłych. Wydawałoby się człowiek tak namaszczony, tak obdarowany, tak wierny, no nie powinien takich rzeczy doświadczać. Wiecie, to jest w pakiecie. To jest w pakiecie. Wiecie, że ten świat to nie jest nasze miejsce. Biblia mówi: Jezus wyraźnie powiedział, Jesteśmy na tym świecie, ale nie należymy do tego świata. To nie jest nasze królestwo. My mamy zupełnie gdzie indziej królestwo, my mamy zupełnie gdzie indziej miejsce, my zmierzamy zupełnie gdzie indziej, kochani. Pan nas powołał, a myśmy usłyszeli to powołanie i poszliśmy za nim. Diabeł robi wszystko, żeby nas odwieść od tego celu, obrabować, żeby nasz wzrok się odwrócił, żebyśmy byli zajęci zupełnie innymi rzeczami. Paweł tam dalej pisze. O tych, którzy odwrócili wzrok, stali się wrogami krzyża. Zaczęli szukać przyjemności życia, jak poganie, a nie przyjemności, żeby sprawić ją Bogu swoim oddaniem, swoim poświęceniem, swoją służbą. Kochani, Paweł, kiedy mówi te słowa. Wcześniej wyraźnie mówi, na czym on nie buduje, a na czym opiera swoją pewność i przekonanie, że cel osiągnie, jeśli wytrwa do końca, że go osiągnie. To są niesamowite rzeczy w tym fragmencie poprzedzając. Mówi w tym samym trzecim rozdziale mówi, że niektórzy się chlubią ciałem. Nie ma na myśli, wiecie, takiego wyglądu człowiek, kulturysta, kiedy mówi, że jedni pokładają ufność w ciele. Wiecie, kiedyś, nie, wczoraj, wczoraj widziałem mężczyznę, który, nie wiem, poświęcił czas, energię, żeby te wszystkie mięśnie, które tam są, no, wyglądały okropnie, okropnie. Nie wiem, co mu w tym sprawiało jakąś satysfakcję, ale poświęcić czas życie dla tak marnych rzeczy. Pytanie jest, jaki jest cel? O co ci chodzi? Dokąd zmierzasz? Paweł mówi, pokładają. Właściwie ma na myśli tych, którzy byli fałszywymi nauczycielami chcieli sobie pozyskać tych Filipian dla siebie. Nie chcieli się trudzić. Żeby przez głoszenie im Chrystusa oni doświadczyli łaski, nawrócili się. Nie, oni przyszli na gotowe i chcieli teraz ich pociągnąć za sobą. O Chrystus, nie wystarczy. O krew baranka, nie wystarczy. Wy musicie się obrzezać, wy musicie to i tamto i siamto. To jest to pokładanie ufności w ciele. Zobaczcie, ilu ludzi wokół nas pokłada ufność w ciele, czyli na sobie. I Paweł z tym się rozprawia. Mówi, są Hebrajczykami? Ja jestem od urodzenia. Są Żydami? Ja jestem. Obrzezani? Jestem. Wykształceni uczyłem się u jednego z najlepszych, u stóp Gamaliela. Znał języki, literaturę, znał prawo, był wykształconym człowiekiem. Co do gorliwości dla Boga i poświęcenia, służyłem w najostrzejszej, naj, najostrzej, najostrzejszym pod względem moralnym ugrupowaniu faryzeuszy. Faryzeusze to była taka szczególna grupa ludzi, którzy postanowili nic nie robić, tylko zająć się studiowaniem Pisma, zakonu, aby wszystko to wdrożyć w życie i w ten sposób podobać się Bogu. Tylko tak naprawdę w tym wszystkim stracili Boga, bo polegali na sobie. Pozmieniali prawo Boże na korzyść swoich własnych Postanowień. Wiecie, legalizm nigdy nie jest dobry. Zabija życie. Pozbawia łaski. Paweł mówi: Ja nie w wykształceniu, nie w urodzeniu, nie w gorliwości położyłem swoją ufność. Kiedy zmierzam do celu, nie w tym, to wszystko powie Paweł: Tak, o tym wiecie. Ja wszystko to uznałem za kał. U nas to tak jest delikatnie przetłumaczone: Wszystko za śmiecie udaje. Tam są odchody. Kał. Albo coś rzucone psom, odpadki. To wszystko, czym mogłem się chlubić. Zobaczcie, ilu ludzi dzisiaj chlubi się. Ja jestem taki dobry i to i pomogłem i zrobiłem. Są w różnych ugrupowaniach charytatywnych, religijnych i tak dalej. I one same w sobie nie, nie są złe. Nie o to chodzi. Tylko, że przez to ani ty, ani ja. Ani taki człowiek nigdy nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony. Nigdy. Nigdy. Paweł mówi, to wszystko uznaję za śmieć. Mam jedno pragnienie. Popatrzcie do wiersza dziewiątego, tego trzeciego rozdziału. Znaleźć się w Nim, w Chrystusie. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Paweł mówi tak: albo będziesz polegał na sobie i szczycił się sobą, i przegrasz, i nie dosięgniesz, i nie, nie dojdziesz do wiecznego celu z Bogiem. Stracisz go. Albo całkowicie to odrzucisz i położysz ufność w Chrystusie. W Nim. Tym, co on dokonał na krzyżu Golgoty i w jego świętej przelanej krwi na Golgocie. Mamy do wyboru. Paweł mówi: Ja tak walczę, tak biegnę. Ja nie pozwolę, żeby ten zwodziciel mnie odciągnął od tego celu, abym ja zaczął budować zupełnie na fałszywym fundamencie. Sam napisał do Koryntian: Fundamentu innego nikt nie może założyć. Przez które możemy być zbawieni, jak tylko Ten, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy Koryntian 3, 10, 11. Czy Jezus jest Twoim fundamentem? Czy do Jezusa próbujesz jeszcze dodać coś od siebie, no to wtedy wpadniesz w tą samą pułapkę, w którą wpadli Galacjanie. Wtedy wypieramy się Chrystusa. Kochani, cudowną rzeczą jest i tak powinno być. Chrześcijanie powinni być pełni dobrych uczynków, pełni dobrych rzeczy, pełni miłości do Boga i do ludzi. Tylko nie przez to jesteśmy zbawieni. Zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Amen. 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 To są dobre rzeczy, ale nie przez nie jesteśmy zbawieni. Nie w nas, nie w ciele pokładamy nadzieję, ufność, ale pokładamy nadzieję w naszym zbawicielu Jezusie Chrystusie, w jego przelanej świętej krwi. Czytaliśmy w objawieniu którzy obmyli swoje szaty we krwi Baranka. I tylko krew Jezusa. Czyni pojednanie między Bogiem a nami. Tylko krew Jezusa. Nie, nasze uczynki, nawet najlepsze. Nie, nic nie jest w stanie spłacić Twoich i moich długów. Ale krew Jezusa Chrystusa spłaciła absolutnie wszystko i czyni nas świętymi w oczach Boga i sprawiedliwymi w oczach Boga. Amen. Krew Jezusa. Tak więc Paweł, kiedy mówi, zmierzam do celu, mówi, nie polegam na swoim ciele, na tym wszystkim, z czego chlubią się dzisiaj ludzie i co przedstawiają. Pamiętacie historię, kiedy dwóch ludzi weszło do świątyni? O Boże, jeden się modli. O Boże, jak to dobrze, że nie jestem jak ten tu obok. O, ty widzisz, Panie Boże, ile ja dzisiaj dobrego zrobiłem. Popatrz, Panie Boże, jak jestem skrupulatny w mojej dziesięcinie. Nawet zmięty i ruty z tych ziółek, które są takie delikatne, ja daję moją dziesięcinę. Panie Boże, jestem tak dumny z siebie, taki zadowolony z siebie, i sądzę, że ty też powinieneś. A ten drugi klęczał gdzieś tam, Biblia mówi, nawet głowy nie mógł, nie chciał podnieść. Bił się w pierś. Mówił, Boże, bądź miłości w niegrzecznem. Kochani, który wyszedł usprawiedliwiony przed Bogiem? Który znalazł upodobanie w oczach Boga? Ten pyszałek, ten zarozumialec? Wiecie, Biblia, Pan Jezus, bo to Jezus opowiedział tą historię. Mówi, ten, który nie śmiał, on wyszedł usprawiedliwiony przed Bogiem. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Paweł mógł powiedzieć, Boże, ja tyle zrobiłem już dla Ciebie. Panie, przecież to musi, jak to mówią na Śląsku Cieszyńskim, czy Czesi mówią, fungować. Panie, to przecież musi płacić. Musi płacić. A pan powiedział: Pawle, wszystko fajnie, że to zrobiłeś, ale bez mojej ofiary, bez mojej przelanej krwi. Wszystkie twoje dobre zamierzenia, nawet najszlachetniejsze, w moich oczach są jak szata splugawiona. Tak mówi Słowo Boże. Kochani, błogosławiony jest człowiek. Szczęśliwy jest człowiek, bo słowo błogosławione oznacza szczęśliwego. Szczęśliwy jest człowiek, który całym sercem płonie dla Pana, podnosi trud i wysiłek, jest złożony na ofiarę na ołtarzu Bożym, ale który ma tą jasność i tą świadomość: gdyby nie krzyż, gdyby nie jego przelana krew, skinąłbym. Skinął. Kochani, to jest właśnie Ewangelia łaski. To jest właśnie poselstwo łaski, a nie uczynków. Z łaski jesteśmy zbawieni. Przez łaskę, przez prostą, dziecięcą wiarę w zaufanie Jezusowi Chrystusowi i to, co uczynił na krzyżu Golgoty. Co mogę zrobić? Mogę przyjść do Jezusa i powiedzieć, jestem grzeszny. W Twoich świętych oczach nieczysty. I nie powiedzielibyśmy niczego odkrywczego, chociaż dla niektórych to jest naprawdę odkrywcze. Dla nas też było, kiedy Bóg pierwszy raz nam uświadomił nas stan. Ale to jest mało mieć pokazane. Ja muszę z tym przyjść i powiedzieć: Panie, przebacz, oczyś. Wiecie, to jest jedna z najgorszych rzeczy. Wiecie, ta, to poleganie na własnej cielesności, na własnych osiągnięciach. To jest, wiecie, jak wyzwanie, pełne dumy i pychy rzucone Bogu. Poradzę sobie bez Ciebie. Dużo łatwiej jest czasami takiemu alkoholikowi, przestępcy zobaczyć, że bo on wie, że jest zły. Chociaż czasami mówi są gorsi ode mnie. I tak próbuje się usprawiedliwić. On wie. Ale wiecie, jak trudno jest przekonać człowieka, który mówi: "Ale ja nikogo nie zabiłem. Nikogo nie okradłem. Staram się dobrze wszystko robić". I muszę powiedzieć potrzeba wiele łaski. Wiele mocy Bożej, aby łuski spadły z oczu takiego człowieka i mógł zobaczyć prawdę o swoim sercu, że nie ma w oczach Boga ani jednego sprawiedliwego. Wiecie, są zdumiewające słowa w pierwszym liście do Koryntian, kiedy mowa jest o miłości. Choćbym ciało swoje wydał na spalenie, choćbym cały majątek rozdał. Ubogim. Nic mi to nie pomoże, jeśli nie mam miłości. Wyobrażacie sobie człowieka, który rozdaje cały majątek biednym i w oczach Bożych to jest nic, bo Bóg patrzy głęboko w jego serce i mówi tam: Nie ma miłości do mnie i do ludzi. Tam nie ma miłości. Był gotów nawet spłonąć, ale on nie miłował mnie ani nie miłował ludzi, bo Bóg patrzył i ocenił to. To jest zdumiewające, jak człowiek może być oszukany przez grzech i własną pychę, samozadowolenie. Dlatego potrzebujemy, żeby Duch Święty przyszedł. Żeby Duch Święty przyszedł do Ciebie, do mnie i do każdego serca. I aby Duch Święty oświecił oczy naszego serca, abyśmy zobaczyli, jaka jest prawda o nas samych, nasze własne serca. Dlatego jest napisane: Szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje grzechu, który widzi ten grzech, wyznaje ten grzech. I pokłada ufność w tym, że krew Baranka, krew Jezusa, ofiara złożona na krzyżu przez Jezusa zupełnie Boga satysfakcjonuje. Pozwól i pozwalajmy, ilekroć jest potrzeba, żeby Pan rozpalił Twoje i moje serce. I kochani wszystkich, nas to dotyka, że czasami jest tak, że biegniemy z wielkim entuzjazmem. Nie ma dla nas problemu poświęcenie, oddanie. Ja muszę tam być, ja będę się modlił, ja będę robił dla Pana. A innym razem muszą nas inni ciągnąć i ciągnąć. Więc co się z Tobą stało? Wielcy Boży ludzie doświadczali takich rzeczy. I to jest coś czego doświadczamy dlatego jest napisane abyśmy pobudzali jeden drugiego wiecie dzisiaj nie lubimy żeby ktoś na nas zwracał uwagę i jeszcze nam powiedział wiesz co coś pomyśl zmień nie jest to dobre co robisz ale kochani Biblia nas do tego wzywa Biblia nas do tego zachęca na tym polega prawdziwa miłość, że kiedy widzisz, że Twój brat grzeszy, to odwróć się plecami i udawaj, że nic się nie stało. Nie tak nauczał Jezus. Oczywiście nie biegniemy. Ale sami, kiedy widzimy z sercem pełnym miłości, w duchu łagodności, jak pisze Paweł w lisie do Galacjan. Idź. I postaraj się to naprawić w jego życiu z miłością, uprzejmością. Powiedz, zwróć uwagę, bo tu chodzi o jego życie o wieczny cel, do którego zmierzamy. A ja nie chcę widzieć mojego brata czy siostry, którzy nie osiągają celu. Co to za przyjaciel? który widzi, że zmierzam ku przepaści i on nie robi nic. Co to za brat, siostra? Co to za miłość? To jest pseudobrat i pseudomiłość. Zmierzam do celu. Zmierzamy do celu. Jeszcze nie pochwyciliśmy. Ale czy ten fundament jest właściwy, kiedy popatrzysz na swoje życie? Na czym budujesz nadzieję? Na to, że spotkasz się z Panem i będziesz z Nim na wieki, bo jeśli fundamentem nie jest Chrystus i tylko Chrystus, sam Chrystus i Jego przelana krew, jeśli do tego fundamentu dołożyłeś jeszcze swoją własną sprawiedliwość, nie osiągniesz celu. Jeśli mówisz, że Jezus nie wystarczy, jeszcze muszę coś dołożyć, poniesiesz największą porażkę w swoim życiu. Paweł pisze do takich ludzi, wyparliście się Chrystusa. Wy, którzy w zakonie, w uczynkach szukacie usprawiedliwienia. Chcemy powstać. Kochani, wierzę, że Duch Święty jest tutaj obecny. Modliłem się i modlę się, Panie, niech Twoje Słowo przemawia do mnie i do Kościoła. Bo nie chcemy przecież tylko mieć nabożeństwa. My chcemy słyszeć Ciebie, Panie. My chcemy doświadczać Twojej łaski, Twojej mocy w naszym życiu, Twojej korekty, jeśli trzeba. A jeśli trzeba, Panie, przyjdź Duchu Święty i tchnij, i tchnij, i tchnij na moje życie, aby na nowo moje serce rozgrzało się, rozpaliło się. Chciejmy się modlić. Ja nie mogę za Was się modlić, mogę o Was się modlić. Ale jakże cudowną rzeczą jest, kiedy Kościół, kiedy Boże dzieci, słuchając Bożego słowa, zaczynają wołać: Boże, Panie, przyjdź do mego serca. Przyjdź i pomóż mi. Bo przecież to jest łaska. Łaska udziela siły i mocy. Bóg obiecał, że nie zostawi nas samych, stoi przy nas i doda nam sił, i będzie dodawał zawsze siły. Nie jestem sam, nie jesteś sam. Panie, tak dziękujemy Ci, że możemy zmierzać do nagrody, do celu w górze. Dziękujemy Ci, że nas pochwyciłeś, Panie, każdego z nas indywidualnie. Dziękujemy Ci, że nas oświeciłeś i mogliśmy zobaczyć grzech, nieprawość, w czym tkwiliśmy i dziękujemy Ci, że mogłeś i pokazałeś nam na krzyż, na rany i sińce Jezusa, na Twoją przelaną świętą krew, Panie. Dziękujemy Ci. I teraz przychodzimy do Ciebie, Panie. Rozpalaj moje i nasze serca. Rozpalaj i rozgrzewaj je dla Ciebie, abyśmy płonęli każdego dnia na ołtarzu przed obliczem Twoim. Panie, abyśmy byli użyteczni, abyśmy zapalali naszą żarliwością, ten Twoim Boże ogniem w nas, zapalali innych dla Ciebie, do życia z Tobą. Pomóż nam, Panie, niech płoną nasze serca. Nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci, wnuki, wnuczki, niech płoną dla Ciebie. Panie, niech zapalają się sąsiednie domy, Twoim ogniem łaski zbawienia w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Jeżeli słuchasz nas, ktokolwiek słucha, tam gdzie jesteś możesz wezwać imienia Jezus. Nie czekaj, nie zwlekaj, nie buduj na sobie. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Przyznaj się do tego, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz łaski, i zaproś Go do swojego życia. Po prostu w prostej, ufnej modlitwie. Jeśli to będzie szczere, jestem na tysiąc procent przekonany, Jezus cię usłyszy. Przyjdzie i przemieni Twoje życie.